A Bogu, drogie siostry i drodzy bracia, przede wszystkim bardzo serdecznie chciałbym podziękować za wasze modlitwy, jakie zanosiliście za mną podczas mojej nieobecności. Przyznaję, że odczuwałem to duchowe wsparcie podczas mojej podróży po Stanach Zjednoczonych. Zapewniam zarazem, że ja również starałem się o was pamiętać. Modliłem się za wami, tęskniłem za wami i gdy tylko nadszedł czas mojego przyjazdu, z radością wracałem. Świadom, że znowu będziemy się mogli spotkać. Chciałbym także podziękować bardzo serdecznie starszym zboru, liderom za opiekę i prowadzenie zboru podczas mojej nieobecności. Jeżdżąc po zborach i polskich, i nie tylko, muszę zauważyć, siostry i bracia, że zbór Filadelfia w Bielsku Białej znalazł osobliwą, szczególną łaskę w oczach Boga. Ta osobliwość i szczególność łaski Bożej w oczach Boga wyraża się między innymi tym, że w zborze naszym reprezentowane są wszystkie grupy wiekowe. To jest bardzo ważne. Są bowiem zbory, gdzie przeważa starsze pokolenie i wtedy brakuje tej żywotności. Jest doświadczenie, są siwe, dojrzałe włosy, ale brakuje tej żywotności, jaką wnosi ze sobą ożywiona młodzież. Ale w zborze naszym są nie tylko seniorzy, są również młodzi, czego w innych zborach niestety nie ma. A przecież młodzież stanowi to bezpośrednie zaplecze tych, którzy już są bliżsi wieczności. A więc wdzięczni jesteśmy Bogu za naszą młodzież. To także jest łaska w oczach Boga. Ale także i to, że jest pokolenie średnie, a więc takie, które jeszcze się nie mieści ani w tym, już nie w tym przedziale. A więc dzięki Bogu za to, że w zborze naszym reprezentowane są wszystkie przedziały wiekowe. Po drugie, łaskę Bożą nasz zbór ma także, czy łaska Boża w naszym zborze wyraża się i przez to, że jest liczne grono usługujących braci, zarówno należących do rady starszych, jak i poza jej kręgami. Tego niestety nie we wszystkich zborach bracia i siostry doświadczają. Ja muszę powiedzieć, że czasem litość i współczucie ogarnia moje serce, kiedy widzę, że w zborze jest jeden, maksymalnie dwóch usługujących, a czasem nawet i takich sytuacji nie ma. Natomiast w naszym zborze mamy ten komfort, że możemy oddelegować do usługi w niedzielę coraz to nowych kaznodziejów. I to jest także łaska w oczach Boga. Doceniajmy sobie to, że znaleźliśmy łaskę w oczach Bożych. Po trzecie, chciałbym, siostry i bracia, przekazać wam bardzo serdeczne pozdrowienia od zborów, od pojedynczych osób, z którymi się spotykałem podczas mojej podróży w Stanach Zjednoczonych. Jak już was informowałem, w zasadzie jechałem do jednego zboru, do zboru w Filadelfii, a więc nomen omen nosi on nazwę taką samą jak nasz zbór, a jechałem po to, ponieważ w zborze tym trochę zaiskrzyło, nastąpiły pewne konfliktowe sytuacje, a jako że jestem z ramienia Rady Kościoła odpowiedzialny za zbory polonijne, w trybie awaryjnym zostałem wezwany, aby im pomóc jakoś w złagodzeniu tego konfliktu. No cóż, dzięki Bogu za to, że zbór się ostał, choć muszę powiedzieć, że nie wszystkie osoby zechciały pozostać w zborze, by dalej realizować wizję pastora. No niestety czasem jest tak, że w zborze, i to jest nieodpowiedzialność tych ludzi, tworzy się jakaś grupa, która miewa swoją wizję i wtedy nie chce się podporządkować pod kierunek zboru reprezentowany przez pastora i w związku z tym najczęściej taka grupa wtedy domaga się
racji dla siebie, a jeśli tych racji się jej nie przyznaje, to od zboru odbija w lewo lub w prawo. I tak się stało i w tym przypadku. 5 osób postanowiło odejść od zboru ze względu na kompletnie inną wizję służby w zborze i działalności zboru niż ta, która w tym zborze miała miejsce. Pożegnaliśmy ich wszakże z miłością. Pożegnaliśmy ich tak, jak żegnali się Abraham z Lotem. Jeśli ty pójdziesz w lewo, to ja pójdę w prawo, a jeśli ty pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo. Czasem takiego rodzaju oczyszczenia w zborze są konieczne, bo gdyby byli razem, to prawdopodobnie tylko by sobie przeszkadzali. Gdy się rozeszli, no, czas okaże, po której stronie jest Boże namaszczenie i Boża łaska. I ten czas to tego dowiedzie, czas, który jest przed nami. Pozostały zbór, czy pozostała część zboru dokonała wyboru, potwierdziła namaszczenie spoczywające na pastorze. Dokonaliśmy wyboru nowej rady starszych i z błogosławieństwem pozostawiłem ten zbór, mając nadzieję, że dalej będzie funkcjonował. Odwiedziłem też inne zbory, nie miałem na to zbyt wiele czasu, ale odwiedziłem dalsze 3 zbory, a więc zbór Weiland, także zbór St. Amboy i jeszcze kolejny zbór w Filadelfii. I z tych 4 zborów, które wymieniłem, 2 zbory w Filadelfii, St. Amboy i Weiland, pozdrowienia bardzo serdeczne zborowi Filadelfia w Bielsku Białej są przekazywane za moim pośrednictwem. Niech was Pan błogosławi. A dzisiaj chciałbym mówić na temat Henocha. I dlatego, kochani, czytajmy pierwszą księgę Mojżeszową, rozdział 5. Pierwszą księgę Mojżeszową, rozdział 5, wiersz 22, 23 i 24. Powtarzam, czytamy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa 5 rozdział z pierwszej księgi Mojżeszowej, wiersze 22, 23 i 24. Po zrodzeniu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Henoch przeżył 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. I tak jak wspomniałem, chciałbym, siostry i bracia, przedstawić wam dzisiaj niezwykłą postać, niezwykłego człowieka. Tą niezwykłą postacią, tym niezwykłym człowiekiem, od którego także możemy się wiele nauczyć, jest starotestamentowa postać, mianowicie Henoch. I tak jest, jeśli kogoś chcemy poznać, a zwłaszcza jeśli kogoś chcemy zrozumieć, jeśli chcemy zrozumieć jego zamiary, plany, intencje, to nie tylko powinniśmy się z nim zapoznać, ale także ważne jest, żebyśmy poznali środowisko, w jakim ten człowiek przebywa, w jakim ten człowiek mieszka. Trzeba się także zapoznać z jego rodziną, pośród której przebywa. I wtedy będziemy mogli nieco więcej o tej osobie powiedzieć, a przede wszystkim będziemy mogli tę osobę bardziej zrozumieć, bardziej wniknąć w jego serce, w jego postawę i w jego sposób myślenia. Jeśli chodzi o Henocha, to chciejmy się także z tymi dwoma warunkami zapoznać. A więc postarajmy się zapoznać z sytuacją, w jakiej przyszło żyć Henochowi. A po drugie, chciejmy także przeniknąć do jego rodziny, bo także ona jest tutaj przecież wzmiankowana. A więc jeśli chodzi o Henocha, to jak mówi Biblia, pierwszy rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej poświęcony był stworzeniu wszechświata. Bóg stworzył wszechświat.
A więc to wszystko, co widzialne i niewidzialne, wyszło spod ręki Boga, że tak powiem. Stworzone zostało ze względu na taką, a nie inną wolę Boga. Drugi rozdział, siostry i bracia, mówi nam o stworzeniu niezwykłym. O stworzeniu istoty, o której Bóg powiedział, że jest bardzo dobra. Mianowicie drugi rozdział mówi o stworzeniu człowieka, bez którego wszechświat byłby pusty, byłby niepełny. Bóg nie tylko stworzył człowieka, ale jak czytamy, także podporządkował mu to wszystko, co uprzednio wcześniej stworzył. Trzeci rozdział przynosi nam niestety smutny obraz, minorowy obraz. Przynosi nam niestety świadectwo nieodpowiedzialności istoty stworzonej na podobieństwo i wyobrażenie Boga, mianowicie człowieka. Bo trzeci rozdział opowiada nam o upadku w grzech tej umiłowanej istoty, jaką był człowiek. Człowiek zdradził Boga. Człowiek zdradził swojego Stworzyciela. Człowiek zdradził tego, który stworzył go na podobieństwo i wyobrażenie swoje. Usłuchał kusiciela, dał posłuch wrogowi, dał się zwieść poprzez za pokusy szatańskie i zgrzeszył. Upadł w grzech. A grzech to jest straszliwa trucizna. To jest okrutne narzędzie diabła i śmierci, bo grzech powoduje różnorodne skutki, bo grzech powoduje dramatyczne skutki. Te różnorodne skutki, te dramatyczne skutki, jakie grzech powoduje zarówno w tym, który grzeszy, a także powoduje tragiczne, dramatyczne skutki w otoczeniu, do którego należy ten, który grzeszy, a także powoduje dramatyczne, tragiczne skutki w relacjach tego, który grzeszy z Bogiem. I przyjrzyjmy się tym trzem rozdziałom, o których przed chwilą wspomniałem. Stworzony przez Boga na Boże wyobrażenie człowiek, jak już wspomniałem, zgrzeszył. I nagle w tym człowieku, przede wszystkim w nim, nastąpiły zmiany, przetasowania. Ten radosny, ten szczęśliwy człowiek, stworzony na podobieństwo i wyobrażenie Boga, gdy zgrzeszył, wszystko stracił. Pierwsza cecha, jaka się pojawiła, pierwszy symptom, jaki się w nim pojawił, a więc w człowieku, który zgrzeszył, to był strach, to był lęk, to było przerażenie. To był lęk, to był strach, to było przerażenie. I jeśli się dzisiaj mówi, że około 70% ludzi nosi gdzieś w swoim jestestwie strach, lęk i przerażenie, a Pan Jezus powiada, że w ostatecznym czasie na ziemi zapanuje lęk bezradnych narodów, no to dowodzi to tego, że jesteśmy spadkobiercami tego, co się wydarzyło w ogrodzie Eden. Jesteśmy przede wszystkim spadkobiercami grzechu, bo to on powoduje, rodzi taki skutek, jakim jest lęk, strach i przerażenie. A człowiek przerażony, a człowiek zalękniony, a człowiek bojący się, poszukuje jednocześnie różnych źródeł, u których mógłby znaleźć rozwiązanie swojego problemu. Adam, gdy zgrzeszył i gdy strach napełnił jego serce, schował się pod krzewem, schował się pod drzewem, bo uciekał przed samym sobą, uciekał przed strachem, który gdzieś w nim się zakorzenił. I to, że dzisiaj między innymi nasz kraj cierpi z powodu ludzi nadużywających alkoholu, wstrzykujących sobie narkotyki, popełniających samobójstwa, to jest symptom tego, że wielu ludzi zgrzeszyło i ucieka przed
strachem, przed lękiem, przed przerażeniem, przed wyrzutami sumienia, ucieka w niepokoju do alkoholu, do narkotyków, a w dramatyczniejszych sytuacjach popełnia samobójstwo. Ale strach, ale lęk, ale przerażenie, które powstaje na skutek rozłączenia społeczności człowieka z Bogiem poprzez grzech, powoduje także i inne dramatyczne symptomy, mianowicie choroby. I lekarze powiedzą wam, że większość chorób to skutek stresu, to skutek wewnętrznego napięcia, jakie się w człowieku pojawia. Jestem zdumiony, jestem zdziwiony, coraz bardziej zdumiony, coraz bardziej zaszokowany, jak wiele ludzi żyje w stresie, jak wielu ludzi przeżywa depresję, jak wielu ludzi jest przygnębionych, sfrustrowanych, jak wielu ludzi straciło sens życia. Przyczyną tego jest utrata społeczności z Bogiem na skutek grzechu. Jest utrata społeczności ze źródłem szczęścia, ze źródłem pokoju, ze źródłem zadowolenia. To przerwane źródło, to zatkane źródło, to przerwane przez, ta przerwana przez grzech społeczność z Bogiem powoduje te dramatyczne skutki w człowieku. I wielu ludzi ucieka przed samymi sobą. Ale gdzież człowiek może uciec przed samym sobą? Gdzież człowiek może uciec przed wyrzutami sumienia, które go dręczą, które go prześladują? Grzech jest przyczyną tego. I tak się stało w ogrodzie Eden. I cóż z tego, że człowiek mieszkał w najpiękniejszym miejscu? Powiedzieć by się chciało w pałacu tego świata. Cóż z tego, skoro i tak nigdzie nie mógł uciec przed samym sobą, przed wyrzutami sumienia spowodowanymi przez grzech. Ale grzech powoduje także rezonans, powoduje także skutki. I to dramatyczne skutki, jak powiedziałem, w relacjach między ludźmi. Jest to nieprawdopodobne, choć Biblia o tym nie mówi, ale jest to nieprawdopodobne, żeby mając w pamięci błogosławieństwa Edenu, ogrodu rajskiego, a po wygnaniu z niego, żeby między Adamem i Ewą nie dochodziło do napięć, do iskrzenia. Jest to nieprawdopodobne, choć Biblia tego nie mówi. Ale możemy sobie przecież wyobrazić tych dwoje, gdy wracają po ciężko przepracowanym dniu, ziemię orząc, która rodziła im chwasty i przynosiła same porażki, żeby nie wspominali tamtych dni szczęścia i dobrobytu, jakie już niestety przeminęły w związku z grzechem, który popełnili. Jest to nieprawdopodobne, żeby wtedy, gdy wszystko usuwało im się z rąk, gdy ziemia ciernie i osty im rodziła, Adam nie wypominał błędów Ewie, a Ewa nie wypominała błędów swojemu mężowi. Jest to nieprawdopodobne, bo przecież byli ludźmi, takimi samymi, jakimi my jesteśmy. A jakże skorzy jesteśmy, zwłaszcza w chwilach, gdy przeżywamy niepowodzenie, obwiniać kogoś za to niepowodzenie. A kogoż obwiniamy? Obwiniamy oczywiście najrzadziej siebie. Obwiniamy najczęściej kogoś innego, kto według nas jest winny naszego nieszczęścia, naszego niepowodzenia. A więc przypuszczam, że choć Biblia tego nie mówi, tak właśnie było, że Adam mówił Ewa, gdybyś, a Ewa mówiła, Adamie, gdybyś. A wtedy słowo po słowie, a wtedy napięcia, a wtedy nieporozumienia. I wreszcie dalej, gdy czytamy Biblię, to widzimy, jak dramatyczne skutki wywołuje grzech także i w dalszych relacjach, nie tylko między mężem i żoną, ale czytamy o pierwszych braciach, o Kainie i Ablu. Także i tutaj ten skutek, dramatyczny skutek, jakim jest
skutek grzechu się objawił, bo czytamy, że Kain zabija swojego brata, brata Abla. A więc grzech powoduje nie tylko spustoszenie w samym człowieku, odbierając mu człowieczeństwo, niekiedy poniżając go nawet niżej niż poniższe od niego stworzenia, ale także grzech upadla, a także grzech dewastuje, niszczy relacje międzyludzkie. Bo jakżeż to zrozumieć, żeby brat zabijał, mordował swojego brata? I to, że dzisiaj takiego rodzaju przypadki mają miejsce, że dzieci zabijają swoich rodziców, a rodzice swoje dzieci. I to, że bracia się nawzajem nienawidzą, a może nawet popełniają ten sam czyn, jaki popełnił Kain w stosunku do Abla, jest wyrazistym dowodem, że odziedziczyliśmy w spadku po naszych prarodzicach nie tylko grzech, ale i skutki grzechu. I wreszcie, gdy czytamy dalsze rozdziały, to widzimy, że nie tylko następuje degeneracja społeczeństwa, degeneracja rodzaju ludzkiego, że stacza się on coraz niżej. O tym mówi 4 rozdział, o tym mówi także 5 rozdział. Ale chciałbym, żebyście także chcieli zauważyć, gdy będziecie znowu czytać wasze Biblię, że po 5 rozdziale, gdzie ciągle jest świadectwo, powtarzane jest świadectwo o degeneracji, o grzeszeniu, następuje 6 rozdział. 6 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej to nic innego jak sąd Boży nad tą zdegenerowaną, upadłą masą ludzką, nad rodzajem ludzkim. A więc trzeba przyznać, że choć, tak jak słyszeliśmy na wstępie, Bóg nas miłuje, Bóg nas kocha, ale to nie oznacza, że nikt nie poniósł sądu z powodu naszych win i z powodu naszych grzechów. Ale to nie oznacza, że nikt nie został osądzony za mój grzech i za moją winę. Ktoś został straszliwie osądzony z powodu moich win i z powodu moich grzechów. Biblia powiada, że ten ktoś starty został w proch, że tego kogoś, a mam na myśli Pana Jezusa, spotkała najsurowsza kara, najokrutniejsza, najhaniebniejsza śmierć, jaka się kiedykolwiek dokonała. Śmierć z powodu moich i z powodu naszych win. Sąd Boży za nasze winy i za nasze kary spadł na Bożego Syna Jezusa Chrystusa. I dzięki temu, że uwierzyliśmy weń, że zaufaliśmy, sąd Boży został od nas oddalony. Ale ta ludzkość, o której czytaliśmy na wstępie, ta ludzkość musiała być ukarana Bożą sprawiedliwością i dlatego 6 wiersz mówi o Bożym sądzie nad grzeszącymi ludźmi. A zatem to nie jest to możliwe, aby człowiek grzeszący, aby człowiek postępujący w sposób nieprawy, niegodziwy, nigdy nie stanął na sądzie. Stanie, prędzej czy później. Dosięgnie go Boża sprawiedliwość, prędzej czy później. Jak nie w tym, to wieczności. Jak nie w tym życiu, to wieczności. Bo przecież Biblia mówi, że wszyscy musimy się ukazać, stanąć przed sądową stolicą Chrystusową. Że kiedyś wszyscy staniemy przed sprawiedliwym, białym tronem, na którym zasiadać będzie sprawiedliwy sędzia, Bóg Wszechmogący, który wszystko wie. Nawet to, czego nie chcemy ujawnić. A zatem 6 rozdział przynosi nam świadectwo o sądzie Bożym, potwierdzając ten sposób, że każdy grzech musi być osądzony. Jeśli nasze winy nie zostały jeszcze osądzone,
na Jezusie Chrystusie, jeśli za Twoje winy i za Twoje grzechy Chrystus nie został osądzony, On został osądzony. Ale jeśli w to nie wierzysz, sam będziesz musiał ponieść konsekwencje swojego grzechu i swojej winy. I po to przyszedł Chrystus, aby nas uwolnić od przyszłego sądu. I nagle, w tym 5 rozdziale, chciałoby się powiedzieć ni stąd, ni zowąd, kiedy mowa jest o czymś zupełnie innym, kiedy mowa jest o zepsuciu, kiedy mowa jest o grzechu, kiedy mowa jest o zawziętości i nieprzebaczaniu, kiedy mowa jest o ciągłej i postępującej degeneracji ludzi i relacji międzyludzkich i oddalania się ludzkości od społeczności z Bogiem. Nagle ni stąd, ni zowąd wtrącone są 3 wiersze, jakżeż niepasujące do tego, co wcześniej mówi Biblia i do tego, co później mówi Biblia. Nagle wtrącone są 3 wiersze mówiące o człowieku żyjącym zgoła inaczej niż wszyscy inni. Mowa jest o Henochu. Mowa jest o człowieku o imieniu Henoch, albo jak mówi stare tłumaczenie Enoch. Mowa jest o Henochu. I cóż charakterystycznego spotykamy, kiedy patrzymy na tę postać? Po pierwsze, to, że Henoch, mając 65 lat, rozpoczął swój marsz, swoje chodzenie z Bogiem. I że to chodzenie z Bogiem przedłużał przez długie 300 lat. Halleluja! Henoch chodził z Bogiem przez 300 lat. 65 lat miał, gdy się to rozpoczęło. Zapyta ktoś, dobrze, dobrze, ale jak można chodzić z Bogiem? Czyżby to miało oznaczać, że ulepił sobie jakąś figurę przedstawiającą Boga albo wpiął w klapę Jego podobiznę? I w ten sposób nosił tę podobiznę w klapie albo gdzieś jakoś inaczej sobie Boga wyobrażając, chodził z Nim pod ramię, nosił Go na plecach? No jak można chodzić z Bogiem, zapyta ktoś. Jak można chodzić z Bogiem? Tak, powiada Biblia, że Boga nikt nigdy nie widział. Prawda? A zatem trudno byłoby przypuszczać, że Henoch, skoro Boga nie widział, to tak albo inaczej Go sobie wyobrażał, przedstawiał i tak albo inaczej Go sporządził. Nie można widzieć Boga. Dalej Biblia powiada, że Bóg jest kim? Duchem. Że Bóg jest duchem, a i w związku z tym jest niewidzialny, choć rzeczywisty, istotny. A zatem jak mógł Henoch chodzić z Bogiem? Odpowiedź wydaje się prosta dla tych, którzy czytają Biblię. Henoch w swoim duchu, Henoch w swoim wnętrzu uczynił miejsce dla Boga. Zaprosił Boga do swojego serca. A Bóg, który jest duchem niewidzialny, jednakże rzeczywisty, faktyczny, na to zaproszenie Henocha z radością, z satysfakcją odpowiedział. I w sercu Henocha tenże Bóg, powiedzmy, zamieszkał. I od tego momentu rozpoczęła się przygoda Henocha z Bogiem. Żeby, powiada Boże Słowo, dwóch mogło iść razem, muszą się uprzednio zgodzić. Z czego rozumiem, że między wolą Bożą, że między tym, co myślał Bóg, a między tym, co myślał Henoch, nie było żadnej dysharmonii. Nie było żadnej rozbieżności. Że oni się najpierw ze sobą zgadzali. Ale ażeby się mogli ze sobą zgodzić,
Henoch zapewne uzgadniał z Bogiem swoje zamiary, swoje plany. Nie tylko pozwolił Bogu zamieszkać w nim, ale także uzgadniał z Bogiem swoje plany. Panie Boże, mam zamiar uczynić to i to. Czy Ty się na to zgadzasz? Jeśli gdzieś tam w swoim wnętrzu usłyszał Boże nie, to Henoch jakżeż postępował, jeśli chciał chodzić z Bogiem? Henoch postępował zgodnie z Bożą instrukcją, zgodnie z Bożą wolą. Skoro Bóg tego nie chce, to ja tego czynić nie będę. Bo wtedy jakżeż możemy iść, skoro się nie porozumieliśmy? A więc Henoch nie tylko przyjął Boga do swojego serca, nie tylko dał mu prawo zamieszkiwać w swoim duchu. Tam, w tym miejscu, w którym przez 65 lat panowała ciemność, a może nawet grzech, zamieszkał Bóg. Zamieszkał Boży Duch. Henoch nie tylko to uczynił. Henoch poszedł dalej. Henoch chodził z Bogiem, uzgadniał z Bogiem, swoje myślenie podporządkowywał Bogu, swoje decyzje podporządkowywał Bogu i swoje czyny podporządkowywał Bogu. Powiecie, no to jest łatwe przez jeden dzień. Ja też byłbym gotów czynić to przez tydzień czasu. Ale zwróćcie uwagę, że Henoch czynił to przez ile lat? Znacznie więcej niż żyjemy my. Przez 300 lat Henoch chodził z Bogiem. Henoch chodził z Bogiem. Henoch nie tylko oddał swoje życie Bogu, powtarzam po raz trzeci, ale Henoch także uzgadniał. Jego relacje Henocha z Bogiem były tak bliskie, że uzgadniał z Bogiem swoją teraźniejszość i swoją przyszłość. A nade wszystko Bóg zapewnił mu także wieczność. Czy to, co czynił Henoch, spotkało się z aplauzem? Czy to, co czynił Henoch, było zrozumiałe i akceptowalne przez wszystkich? Czy ludzie akceptowali to, co czynił Henoch? Czy się z nim zgadzali? Czy na ołtarze go wynosili? Jak myślicie? No, zdumiewa mnie, kochani, sam fakt, albo fakt, jeśli chodzi o najbliższych Henocha, że spłodził synów i córki, to jest naturalna rzecz. A skoro spłodził synów i córki, to oczywiście miał żonę. I zdumiewa mnie fakt, że nie ma żadnej wzmianki, by wraz z Henochem tak samo postępowała jego żona i jego dzieci, synowie i córki. A wierzę, że gdyby tak było, Biblia by niewątpliwie ten fakt zauważyła. Biblia by ten fakt zaakcentowała i podkreśliła. A skoro tego nie czyni, to należy się domyślać, że nawet najbliżsi, albo że najbliżsi Henocha nie podzielali jego zaangażowania w relacje z Bogiem. Nie popierali Henocha w jego chodzeniu z Bogiem, bo być może oczekiwali jako najbliżsi od Henocha czegoś, na co on się nie godził, bo Bóg się z tym nie zgadzał. Może oczekiwali na jakieś działania, które w oczach Henocha były niegodziwe, i nie mógł w związku z tym Henoch na to przystać, bo Bóg by tego nie zaakceptował. Bo tak to, bracia i siostry, bywa. Że nie wszystko, co ludzie akceptują i z czym się ludzie zgadzają, Bóg to akceptuje i Bóg się z tym zgadza. Powiedziałbym, że w większości przypadków tego, co ludzka pożądliwość i nieokiełzany umysł pragnie, Bóg tego nie akceptuje. I w tej sytuacji
Dziwne, że ani żona, ani synowie, ani córki nie chcieli się utożsamiać z postawą Henocha. Prawda, że to musiało być bardzo, bardzo trudne. Prawda? Prawda, że to musiało być bardzo, bardzo trudne. Bo jeśli Henoch przyszedł do domu po wspaniałej społeczności z Bogiem podczas pracy gdzieś na polu, rozmawiał z Bogiem, Bóg dał mu tak wiele radości, był taki happy, taki szczęśliwy, przybiegł do domu i mówi: żono kochana, miałam wspaniałą społeczność z Bogiem. Ach ty fanatyku, i znowu. Już mi nie mów więcej o tym Bogu. A gdy się chciał odezwać do swojej córki albo do swojego syna: synu, ty wiesz, jak wspaniała jest społeczność z Bogiem. Tato, daj spokój. Ja myślę tylko o tym, żeby się ożenić, żeby za mąż wyjść. Jakżeż te relacje się krzyżowały. Jakżeż te zdania się krzyżowały. Jakżeż były one inne. Bo człowiek cielesny myśli po cielesnemu, po ludzku. Natomiast Henoch, człowiek duchowy, myślał o tym, co w górze, bardziej niż o tym, co na ziemi. Zdumiewające, że najbliżsi nie podzielali jego wiary. Chciałbym, kochani, do was, którzy jesteście w sytuacji podobnej do Henocha, słowo pocieszenia przekazać. Zauważcie, nie jesteście pierwsi. Nie jesteście pierwsi, jeśli wasz mąż zgrzyta zębami, gdy znowu o Bogu chcecie coś powiedzieć. Zauważcie, że nie jesteście pierwsi, jeśli wasze dzieci drżą ze złości, kiedy znowu spotykają was albo na kolanach, albo przed otwartą Biblią. Nie jesteście pierwsi. Bardzo często taki jest los tych, którzy chcą chodzić z Bogiem. Że otoczenie ich nie rozumie. Że otoczenie nie akceptuje ich stanowiska. Powiecie: no ale na jednym przykładzie nie można opierać tak daleko idących wniosków. To nie jest jedyny przykład. Zastanawiam się, dlaczego Mojżeszu, choć mówi Biblia, że miał żonę, miał także dzieci, tak niewiele o jego rodzinie jest mowy. Dlaczego synowie Helego byli tacy, jacy byli, choć ich ojciec był najwyższym kapłanem? To, że był dla nich tolerancyjny, wcale nie oznacza, że był w ogóle zły. Po prostu taką miał naturę. Albo dlaczego synowie Samuela byli zdziercami, choć mieli za ojca, choć ojcem ich był wielki prorok. A i w Nowym Testamencie, a gdzież żona Piotra, a gdzież, jeśli miał dzieci, gdzież są one? A więc okazuje się, kochani, że to nie zawsze jest tak, że domownicy nasi, najbliżsi nam ludzie, serdeczni ludzie, akceptują naszą postawę wobec Boga. Może być w odwrotną sytuację. To znaczy, nie zawsze akceptują nasze bliskie więzi z Bogiem, ale może być sytuacja odwrotna. Nie zawsze akcentują także nasi najbliżsi naszą rozwiązłość. Nasze odejście od Boga. Ileż matek płacze z powodu odchodzenia od Boga swoich synów i swoich córek. Ileż ojców płacze na widok tego, co się dzieje z jego najbliższymi. Ileż żon płacze, gdy widzi swoje niepoprawne postępowanie swoich mężów. Ich nieodpowiedzialną postawę. Świadome są bowiem, że niechodzenie z Bogiem, że utrata relacji z Bogiem, że grzeszenie, to jest dramat nie tylko doczesny, ale i wieczny. I dlatego ubolewają, dlatego płaczą. A więc taka jest sytuacja. Ale zwróćcie uwagę, że Henoch akurat pojawia się w takim momencie, kiedy wszyscy grzeszyli. Wokół było rozlewisko, morze grzechu, brudu, nieczystości, bluźnierstwa, przekleństwa, wulgaryzmów wszelakich. Wokół nieprawość, iście
dzień dzisiejszy. Dosłownie dzień dzisiejszy. Dosłownie to, co się dzieje na naszych oczach. Dosłownie to, co się dzieje na ulicach naszych miast i wsi. Tymczasem ni stąd, ni zowąd, jak błysk z nieba, w tych ciemnościach pojawia się ta niezwykła postać, Henoch, który chodzi z Bogiem. Zastanawiam się też nad faktem, dlaczego tak mało Biblia mówi o Henochu. Dlaczego tylko 3 wiersze akurat w tym momencie? A przecież zdawałoby się, że powinno być więcej napisane o Henochu i jego chodzeniu z Bogiem, niż o nieprawych działaniach tamtych ludzi. Tymczasem o nieprawych działaniach tamtych ludzi jest tak wiele napisane, natomiast o Henochu tu w tym fragmencie tylko 3 wiersze. Myślę, że jest chyba w tym, co za chwilę powiem, jakaś doza prawdy. Gdyby było więcej o Henochu, to ta prawda o świętości życia Henocha, o decyzji Henocha chodzenia z Bogiem, by nas przytłaczała, by nas w pewnym sensie zniewalała, w pewnym sensie odbierałaby wolną wolę człowiekowi. Bóg tylko wskazuje, że jest taka szansa. Jest taka alternatywa, jest taka możliwość, że nawet wtedy, gdy grzech się wokół rozlewa, możesz. To jest tylko sugestia, to nie jest narzucanie się Boga. To nie jest nakaz, to nie jest przymus, to nie jest gwałt. Diabeł przychodzi, żeby kraść, zabijać i tracić. Bóg rzuca światło, propozycję. Popatrz. Świat zalany był potopem grzechu, zła i bezprawia, ale człowiek jeden o imieniu Henoch chodził z Bogiem. I to nie jeden dzień, ale 300 lat. A zatem jest taka alternatywa. A zatem jest taka możliwość. A zatem masz taką szansę. Ale czy ty dokonasz takiego wyboru jak Henoch, to już od ciebie zależy. Bóg na nikogo z nas nie wkłada przymusu. To jest tylko sugestia. Gdyby tylko ta sugestia była przedstawiona, to prawdopodobnie Bóg by uchodził w oczach krytyków, grzeszników za kogoś, kto się narzuca, kto swoją wolę chce wprowadzać. Tymczasem Bóg, jak słyszeliśmy, w swej delikatności tylko proponuje. Jest taka możliwość. Henoch, zapytaj Henocha. On ci powie, że i ty możesz. Zdumiewający człowiek. Nie podzielała jego wiary rodzina. Wokół ludzie, pełni szyderstwa, kpin, pełni nienawiści za postawę Henocha, bo widzicie, to tak jest, że człowiek, który grzeszy, gdy widzi innego niegrzeszącego, to się złości. To jest pełen nienawiści. To przecież tak było z Ablem i z Kainem. Przecież Abel nie zginął za to, że coś ukradł Kainowi, ale dlatego, że Abel żył życiem świętym i jego ofiary przyjął Boga. Kain się z tego powodu zdenerwował i zabił swego brata. Świętość, nasza świętość drażni grzeszników. Twoja świętość, świętość Henocha drażniła grzeszników. Oni widzieli, że można żyć inaczej, ale że oni tak nie żyją. I to powodowało wyrzuty sumienia, dlatego bluźnili, przypuszczam, przeciwko Henochowi. Naśmiewali się z niego. I to trwało aż 300 lat. Ale Henoch wytrwał do końca. Może nadszedł już taki moment, że Henoch powiedział: Panie Boże, ja już dłużej nie mogę. Ja już naprawdę nie mogę. I wtedy Biblia powiada, zabrał go Bóg. W odpowiednim czasie sprawiedliwego zabiera Bóg. My czasem mówimy, ach, mógłby jeszcze pożyć. A szkoda, że już umarł.
Tak my myślimy, tak my mówimy, ale Bóg w odpowiednim czasie zabrał Henocha. Po tylu drękach, po tylu cierpieniach, po tylu wyrzeczeniach Bóg nie zapomniał o Henochu. Ktoś tu się dzisiaj modlił, że jesteśmy źrenicą oka Pańskiego. Czy można zapomnieć o swoim oku? Zapomniałeś o swoim oku? To poczekaj, aż ci pyłek wpadnie, a przypomni ci się, że masz oko. Nie możesz zapomnieć o swoim oku. Bóg nie może zapomnieć o źrenicy swego oka. Bóg nie mógł zapomnieć o Henochu, bo Henoch chodził z nim. Serce Henocha należało do Boga. Życie Henocha poświadczało o tym. Jakże wspaniałe jest to stwierdzenie. Zabrał go Bóg. Zabrał go Bóg. Zabrał go Bóg. Czy możemy dzisiaj powiedzieć, przyjdzie czas, że mnie Bóg zabierze. I mnie Bóg zabierze. I o mnie się Bóg upomni. I mnie Bóg zabierze. Zabrał go Bóg. Ale zanim go zabrał, jeszcze chwilę mam czasu, zanim go Bóg zabrał, czytamy, że Henoch, w liście Judy czytamy, że Henoch nie tylko miał Boga w sercu, Henoch nie tylko chodził z Bogiem, ale czytamy w liście Judy także w 14 wierszu, że Henoch wykonywał służbę zgodną ze swoim powołaniem. Oto bowiem w rozdziale pierwszym, bo tylko tyle ma list Judy w wierszu 14, jest powiedziane, że o nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych. Z tego mniemam, z tego rozumiem, że Henoch otrzymał także prorocze powołanie, że otrzymał służbę prorocką. Bo oto spotykamy go tu w liście Judy prorokującego, inaczej mówiąc przepowiadającego przyszłość, objawiającego przyszłe dni. I co mówi Henoch? Henoch w swym chodzeniu z Bogiem widzi daleką, daleką, głęboką przyszłość, sięgającą poza kurtyny setek lat. Która się widzi wydarzenie, które się jeszcze nie wydarzyło, nie nastąpiło. Widzi nasze czasy, widzi czas, w którym my żyjemy, sięga dalej. O, jak wspaniały jest Bóg, który potrafi nie tylko mówić o tym, co jest, ale także co będzie, i to daleko, daleko w przyszłość sięgając. I cóż zobaczył Henoch? Henoch zobaczył taki moment, taki okres, taki moment, bracia i siostry, taki okres, w którym Pan, a któż jest tym Panem? Panem, o którym mówi Henoch, jest ten, którego Henoch jeszcze nie znał, bo jeszcze nie nastąpiło narodzenie się Jezusa. Jeszcze nie nastąpiło poniżenie się Jezusa. Biblia powiada, że On, który będąc w postaci Bożej, poniżył się aż do śmierci, to śmierci krzyżowej, stał się podobny ludziom, ale za swój czyn, którego dokonał dla naszego zbawienia, Bóg wielce go wywyższył i dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Uczynił go Panem. Tego Jezusa, któregoście wy ukrzyżowali, powiada Piotr, Bóg uczynił Chrystusem i Panem. I oto tego Pana, Chrystusa, tysiące lat temu Henoch widzi, jak przychodzi ze świętymi. Jak przychodzi, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy i tak dalej. A zatem Henoch nie tylko miał Boga w sercu, Henoch nie tylko chodził z Bogiem, Henoch także wypełniał zadanie, jakie mu Bóg zwierzył, zlecił. Henoch
wykonywał, realizował swoje powołanie, przypowiadając to, co się będzie działo. Ja bym dopowiedział do tego, co się będzie działo za naszego pokolenia. Bo wszyscy wiemy, że wkrótce Pan nasz przyjdzie. Że wkrótce Pan nasz przyjdzie. A wtedy święci zostaną do Niego zabrani. A potem, jak czytamy, powrócą razem z Nim, aby sądzić, dokonać sądu. Przecież to Boże Słowo powiada, czyż nie wiecie, że aniołów sądzić będziecie? A więc powrócą święci, ci, którzy mieli Chrystusa w sercu, ci, którzy chodzili z Bogiem, którzy wykonywali wolę Bożą, powrócą, aby dokonać sądu nad grzesznikami. I wyobrażam sobie, że kiedyś, gdy staniemy przed Bożym sądem, ci usprawiedliwieni, ci żyjący życiem świętym z jednej strony po prawicy, a ci bluźniercy, a ci grzesznicy bezbożni z drugiej strony i będą się tłumaczyć: Panie, nie było takich możliwości, aby żyć życiem świętym. Chrystus pokaże na Henocha, Chrystus pokaże na świadków i powie: a przecież oni skądżeż pochodzą? Czyż nie z tej samej ziemi, na której ty żyłeś? Tak samo jak oni, ty słyszałeś wieść o Chrystusie, ale jej nie zaakceptowałeś. Tak samo jak oni, ty słyszałeś wezwanie do prowadzenia świętego życia, ale odrzuciłeś to wezwanie. I cóż, nie trzeba będzie zbyt wielu słów. To będzie moment decydujący. To będzie moment zawstydzający, gdy ci ludzie będą widzieć tłumy, nieprzebrane tłumy swoich znajomych, krewnych, którzy przyjęli Boga, Chrystusa, chodzili z Nim dłużej lub krócej i teraz są świadkami, że można było. Że można było. Henoch. Bracia i siostry, jeszcze jest jedno słowo Henochu, ale tylko je zacytuję. Henoch, zanim został zabrany, otrzymał świadectwo w sercu swoim, że podoba się Bogu. A my czytamy, że Duch Święty poświadcza duchowi naszemu. Poświadcza co? Że dziećmi Bożymi jesteśmy. Jeśli tego świadectwa w sercu, mój drogi przyjacielu, nie posiadasz, że jesteś dzieckiem Bożym, że w twoim sercu mieszka Bóg, jeśli życie twoje przeczy temu, że chodzisz z Bogiem, no to jakżeż możesz się Bogu podobać? Henoch podobał się Bogu nie po śmierci, jak niektórzy myślą, ale zanim zabrał go Bóg, otrzymał świadectwo, że się Bogu podobał. Teraz i tu decyduje się twoja wieczność. Teraz i tu decyduje się, czy twoje życie się Bogu podoba, czy też nie. Nie licz na złudne nadzieje gdzieś w jakimś miejscu oczyszczenia, którego w istocie nie ma. Teraz i tu decyduje się twoja wieczność. Albo masz Boga wraz z Nim życie wieczne, albo chodzisz z Bogiem, albo chodzisz według dróg zwodziciela i albo się Bogu podobasz, albo się Bogu nie podobasz. Niech Henoch dzisiaj będzie dla nas nauczycielem, świadectwem. Niech Henoch dzisiaj przemówi do nas: o ludzie, ja żyłem poza łaską, bez pomocy Ducha Świętego, a jednak zrobiłem coś, na co wy, i tego nie rozumiem, zdecydować się nie chcecie. Ja się zdecydowałem, niech mówi Henoch. Oddałem swoje życie Bogu. Ja się zdecydowałem wbrew moim najbliższym i otoczeniu chodzić z Bogiem przez 300 lat i On mnie nie zostawił.
Nadeszła chwila, że powiedział: chodź do mnie, Henochu. I oto dzisiaj jestem szczęśliwy u niego. Siostry i bracia, niech to słowo penetruje nasze myślenie, niech to słowo penetruje nasze serca, niech to słowo prowokuje nas do podjęcia stosownej i odpowiedzialnej decyzji. Amen. W istocie, czytając Boże Słowo, Henoch nie miał tyle szczęścia, co my, chociażby z tego względu, że nie miał słowa, spisanego Bożego Słowa. Jeżeli ktoś na tej sali dzisiaj zadawał sobie pytanie, co to znaczy trwać w miłości mojej? Co to znaczy trwać w miłości mojej? To myślę, że przykład Henocha jest chyba najbardziej wymownym tego przykładem. To jest podjęcie tej decyzji. Być może już ją kiedyś podjąłeś. Ale być może jest taki czas teraz w twoim życiu, w którym już będąc dzieckiem Bożym, ale masz takie pragnienie odświeżyć to chodzenie z Panem. Być może przyjąłeś dzisiaj to słowo zapewnienia Bożej miłości, jak również poruszyło cię słowo, które mówi o niechybnym Bożym sądzie. Być może w swoim życiu znajdujesz letniość, słabość, obojętność. To dzisiejsze poselstwo, dzisiejszego nabożeństwa jest takie. Trwaj w miłości mojej. Chodź jak Henoch, wbrew wszystkiemu temu, co na zewnątrz, ale również wbrew sobie samemu. Bo ci, którzy chcą zyskać życie swoje, muszą je stracić. Czy chcesz dzisiaj taką podjąć decyzję? Panie, tak bardzo chcę odnowić, odświeżyć chodzenie z Tobą. Ty wiesz, jaki jest stan mojego serca. Ty wiesz, czy trwam w tej miłości, czy nie. Ale nie chcę być dzisiaj obojętnym i cieszyć się z tych wspaniale spędzonych chwil, ale chcę za namową Twojego Ducha Świętego podjąć pewną decyzję w moim życiu, że już przecież dalej tak nie może być. Jak długo można kuleć? Jeżeli Pan jest Bogiem, to idźmy za Nim. Jeżeli mówi, że nas kocha, chociaż tego nie rozumiemy, nie pojmujemy, powiedzmy tak: Panie, chcę pozostawać od dzisiaj w miłości Twojej. I tak jak Henoch, chodzić aż do dnia, w którym mnie zabierzesz. Pochylmy nasze głowy. Panie, Ty widzisz serca na tym miejscu, Ty widzisz każdego z nas. Panie, i Ty nie potrzebujesz świadectwa o człowieku, Panie, gdyż Ty znasz nas. Panie, ja pragnę prosić Cię, abyś pobłogosławił te wszystkie szczere decyzje. Abyś, Panie, zaspokoił pragnienia tych serc, które są spragnione i głodne Ciebie. Abyś Ty, Panie, zaspokoił tę potrzebę w ich sercach, Twojej miłości i Twojej obecności. A Panie, skutkiem tego z całą pewnością będzie służba. Z całą pewnością będzie obfity owoc w naszym życiu, który będzie dobry dla ludzi, a który przyniesie z całą pewnością Tobie chwałę. Dziękuję Ci, Ojcze, za ten czas łaski, za słowo Twoje, za Twoją obecność, za dni, które są przed nami, gdyż Ty, Panie, nie porzucisz nas, ani nas nie opuścisz. Spraw swojej łasce i miłosierdziu, abyśmy, Panie, w Twojej miłości trwali. Amen.
Umiłowani Chrystusie, niech Pan Wam błogosławi. Nasze nabożeństwo dobiegło do końca. Jak Pan pozwoli, spotkamy się w najbliższą środę na nabożeństwie o godzinie 18:00, jak również w przyszłą niedzielę.